też nie wiem, po ilu dniach, no powiedzmy po kilku dniach, zostałem, proszę pani, przekwaterowany do Świdra. Na tej linii otwockiej. I nie wiem jak teraz, bo tam nie byłem, ale wtedy Świder to było, proszę pani, w lesie, takie drewniane wille i tam zamieszkały przez wdowy, może nie wdowy, nie wiem, w każdym razie ja zostałem właśnie tam przekwaterowany do takiej wini, którą zamieszkiwała jakoś tam, sądzę, że wdowa z córką, a oprócz tego tam jeszcze mieszkała ukrywająca się Żydówka. Zawsze to, no i tyle. No i tam, w tymże świcie, że czekałem na dalsze rozkazy z sztabu, no nie wiem, z dowództwa Armii Krajowej. I wylądował pan posiadając broń, czy broń dostał pan na odprawie już będąc na miejscu? Nie, wylądowałem mając dwa, proszę pani, pistolety Colty. Jeden kaliber 9, a drugi chyba ten taki też, już nie wiem, chyba 6-3 był, no ale ten od razu razem z pieniędzmi wtedy oddałem na tej placówce przyjmującej te pistolety. Czyli nie był pan uzbrojony? A nie. A czy to jest legenda, czy nie, że każdy z cichociemy otrzymywał również ampułkę z tijankiem? Chyba tak, proszę pani, ja od razu chyba wyrzuciłem. Od razu wskazywać się na śmierć? Nie, nie wiem jakie były motywy, wie pani, trudno mi z tym, to nie chcę zmyślać. W każdym razie tą ampułkę chyba wyrzuciłem, też nie, ale w każdym razie jej nie miałem już. No. A potem był przydział do okręgu Nowogródek. Tak. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało? Czy ze Świdra właśnie pan został wydelegowany bezpośrednio do okręgu nowogródzkiego, czy... A nie, bezpośrednio, proszę pani, już nie wiem, no, chyba jakiś tam kurier, też nie będę zmyślał. W każdym razie dostałem bilet na niemiecki pociąg wojskowy, w którym wracali urlopowicze, niemieccy żołnierze z powrotem na front wschodni. No i proszę pani, no i siadłem obok tych żołnierzy, no i pojechaliśmy. Widzi pani, trzeba znów się normalnie zachowywać, bo tam na jakichś jednych czy dwóch stacjach tutaj znowu te niemieckie kobiety, czy młode właściwie, taka służba pomocnicza na takich stacjach większych serwowały zupę dla żołnierzy, który chciał. A były nawet dobre te zupy, także ja nawet po kilka razy repetę brałem, tak, i tyle. No. A przewoził pan ze sobą również jakieś dokumenty, jakieś materiały do obwodu nowogrodzkiego, czy po prostu... Nie. Ja tylko miałem, proszę pani, jak powiadam, bilet i miałem, proszę pani, dowód, czy tam legitymację, czy wszystko jedno, że ja służę w tej służbie pomocniczej niemieckiej, jak ona się nazywała? No, to, 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 no. Mhm.
Rozumiem. I dociera pan do okręgu, zostaje odebrany, rozumiem, przez kogoś, czy musiał pan dotrzeć sam na miejsce spotkania? Jak to wyglądało? Nie, proszę pani, dojechał w Baranowiczach, czyli dawnej stacji granicznej z Rosją. Przesiadłem się na pociąg do Lidy. Widzi pani, wtedy mi zaimponowało ta niemiecki ordnung, porządek. Czyż tak, bardzo widzicie, co takie za dupie, za przeproszeniem. Ale na pociąg, znaczy tam chyba lokomotywa i wagon, stał, czekał. Na tych, którzy chcą po wyjściu z tego pociągu, który dalej jechał, żeby pojechać do tej Lidy. Wie pan, to jest jeden porządek, który mi się podobał, a drugi, gdy wszedłem do tego wagonu, bo chyba jeden wagon był, bo tam chyba ruchu nie było, i wsiadłem, zjawił się oficer niemiecki. Zasalutował, poprosił dokumenty, przejrzał, zasalutował i już oto, wie pan, do tej pory mnie to taki charakterystyczny, wie pani, bo to dla takiego oficera niemieckiego tam służba w jakimś tam Baranowiczach, no. Takie podejście poważne i rzeczywiście. Tutaj pojawia się ciekawa postać w Nowogródku, Jan Wasiewicz, pseudonim Lew. Tak. Czy miał pan przyjemność? Co? Czy miał pan przyjemność? No miałem, no bo proszę pani, zostałem skierowany do kompanii partyzanckiej, którą on dowodził. Później już nie wiem, jakie tam damy losy, ale tutaj jego były, ale już wrócił gdzieś do Warszawy i coś tutaj jeszcze, nie wiem, robił, ale to w mojej ocenie to bardzo nieciekawa postać. No i tyle. No. Kolejną z postaci, która jest teraz powszechnie i też nie teraz w ogóle powszechnie znana, jest Jan Piwnik, pseudonim Ponury. Nie, ja nie miałem z nim nic do czynienia, gdyż ta cała akcja, w której on zginął, tutaj... Jewłasze. Co? Jewłasze. Tak, no to jeszcze mnie nie było, to było wcześniej. No. Bo pan również zajmował się szkoleniem. Czy można to tak określić, że... To pani, o tyle, o ile. Właściwie szkoliłem ten oddział tego... jak on się nazywał? Już zapomniałem ten... Górski? Nie, tego... Lew. Co? Lew. Lew, no. No szkoliłem... Co tam miałem szkolić? W muszcze. Proszę powiedzieć, czy z okresu działania na obszarze Nowogródka pamięta pan jakieś akcje, jakieś zdarzenia szczególne, historyczne, o których warto powiedzieć? Niemcy pilnowali tylko swoich dróg komunikacyjnych, a cały interior to ich geobchodziło. I oni tylko były przy mostach kolejowych, były bunkry, i oni pilnowali właśnie, żeby nikt ktoś tam nie wysadził czy mostu, czy coś rodzaju. A wewnątrz, w interiorze, to była partyzantka polska, ten właśnie Lew. Była partyzantka sowiecka i były takie różne dzikie bandy, których działalność przede wszystkim polegała na rabowaniu miejscowej ludności. Zresztą godna współczucia była ta miejscowa ludność, do której kto chciał, to przychodził,
brał prosiaka, albo kury, albo co tam, albo bimber i nie płacąc był. No i co? No, to... Ale może to uściślimy. Mówi pan o bandach. Mówimy tutaj o bandach upowskich bandach, czy bandach składających się z cywilnych Polaków? O kim mówimy, żeby to była ścisłość? Wie pani, wiem, że była ta partyzantka polska i rosyjska i między nami, że tak powiem, były ciągłe potyczki, tak? A jakie było soc pochodzenie tych innych, to trudno mi powiedzieć. Tym bardziej, proszę pana, proszę nie zapominać o jednym, że wtedy, kiedy ja tam przybyłem, to już front był blisko, w nocy było słychać artylerię. Przez ten krótki okres, który ja tam byłem, no to niewiele mogłem, gdybym nawet chciał coś działać. No. A jak wyglądało takie partyzanckie życie? Mieliście stałe miejsce, gdzie była koncentracja, czy przemieszczaliście się? A nie, stale się przemieszczało, pani. Także, że myśmy spali, powiedzmy, w jednej wsi, a nazajutrz już w jakiejś drugiej wsi. Znaczy, ja tam w chałupie nie spałem, ja spałem na zewnątrz, bo było lato, a już tam nie chciałem żadnych mieć pluskiew z innych tam wszy. Zresztą mi tak miało. No, ale to już jest inna sprawa. No. Ale jakieś wspomnienie z tego okresu i tego obszaru pana działania pozostało? No, właściwie co mi wspomniało tego cały Waszkiewicz się on nazywał, tak? Proszę pani, to był rzadki hamuś. Czemu pan tak mówi? Możemy to rozwinąć? Czemu pan no, tak nie rzadki? Pani, bo dlatego, że chociażby to, że on w jakiejś tam akcji z partyzantką sowiecką wzięli do niewoli jakiegoś tego żołnierza partyzanta sowieckiego, którego on ze związanymi rękami do tyłu prowadził ciągle ze sobą. Wie pani, no, dobrze prowadził i tak dalej, aż pewnego dnia kazał go po prostu zastrzelić. Wie pani, to już świadczyło przynajmniej z mego punktu widzenia o tym człowieku.